Priorytetem naszego rządu jest przede wszystkim wsparcie dla rodziny. Państwo zdajecie sobie sprawę, że Polska jest powyżej 200 miejsca, jeśli chodzi o dzietność. Mamy jedno z najmniejszych przyrostów naturalnych na świecie. 1,3 dziecka na parę, czyli to jest bardzo, bardzo niski przyrost naturalny. Żeby dać wsparcie dla rodziny, żeby tą sytuację poprawić, wykonaliśmy wiele działań w ubiegłych 5 latach i chcemy też następne działania wykonać w następnych 3 latach. Po pierwsze, proszę zwrócić uwagę, że urlopy macierzyńskie do tej pory zostały zwiększone do 6 miesięcy, do 24 tygodni. Urlopy macierzyńskie to nie tylko urlopy macierzyńskie, ale także urlopy tacierzyńskie do tej pory. Więc mężczyźni mogli również korzystać z części tego urlopu. Planujemy zwiększenie urlopów macierzyńskich. W przyszłym roku prawdopodobnie od połowy lipca wejdą ten plan. 6 miesięcy, do 6 miesięcy urlopu to będzie 100% pensji, od 6 miesięcy do 12, znaczy do, jeżeli ktoś się decyduje na urlop 12-miesięczny, to będzie 80% poborów, które dotychczasowo Państwo otrzymywaliście. W związku z tym wsparciem rodziny również w ubiegłym okresie, w ostatnim okresie tych 5 lat, pozwoliliśmy na zatrudnianie legalne niań, które, jak Państwo zdajecie sobie sprawę, bardzo często nie miały odprowadzanych składek i w związku z tym nie miały potem możliwości otrzymywania renty, czy w razie choroby, czy na przykład emerytury, i myśmy tą sytuację uregulowali. Są do tego dopłaty z budżetu państwa. Państwo również planuje 500 milionów złotych na budowę żłobków w latach 2012-2013. Proszę zwrócić uwagę, że 20% będą tylko tej kwoty dopłacały samorządy, 80% będzie dopłacało państwo polskie. Tańsze przedszkola będą dzięki dotacji 320 milionów złotych, ta dotacja wchodzi w życie już w przyszłym roku, 6. i 7. godzina pobytu dziecka to będą kosztowały dla rodziców tylko 1 złotówkę. Dalej. Państwo dopłaci do kredytu mieszkaniowego 20% maksymalnie, ale Państwo pozwólcie, że ja skończę, a dopiero będziemy sobie dobrze opowiadali. Państwo dopłaci do kredytu mieszkaniowego 20% wartości mieszkania do 50 metrów kwadratowych tego mieszkania, przy czym nie może być ono większe niż 75 metrów kwadratowych, kupione musi być na rynku pierwotnym. Dalej. Mamy projekt in vitro. Co roku między 15 a 20 tysiącami par przez 3 lata otrzyma dopłatę do in vitro zabiegu. Może to być para małżeńska, może to być para. Mogą to być osoby, które będą nie będą w związku formalnym małżeńskim, osoby, które nie przekroczyły 40, kobiety, które nie przekroczyły 40 roku życia i były do tej pory leczyły się na tą bezpłodność bez możliwości i po prostu są w stanie udokumentować co najmniej roczny okres leczenia. Dalej, proszę. Tworzyliśmy nowe miejsca pracy. W Polsce powstało 935 tysięcy nowych miejsc pracy, co powoduje, że jesteśmy drugim krajem w Europie, jeśli chodzi o bezwzględną liczbę miejsc pracy po Niemczech. Natomiast jeśli chodzi o przeliczenie na mieszkańca kraju, to jesteśmy właściwie tutaj na tym rynku, znaczy jesteśmy w Europie liderem. Likwidujemy, w celu poprawienia tworzenia nowych miejsc pracy, likwidujemy tak zwany zły VAT, czyli w przyszłym roku już będzie taka możliwość, że te osoby, które będą miały, nie otrzymają zapłaty za fakturę, nie będą musiały odprowadzać VAT-u do momentu, do którego nie otrzymają tej zapłaty za fakturę. Dalej. Otwieramy dostęp do 230 zawodów. Deregulacja zawodów jest podzielona na 3 etapy. W pierwszym etapie deregulujemy 50 zawodów. Ułatwi to wejście na rynek pracy nowym osobom, to jest po pierwsze. Po drugie, tak jak rozmawialiśmy na ten temat, prawdopodobnie uwolni około 100 tysięcy miejsc pracy, szczególnie dla młodych ludzi, którzy po raz pierwszy wchodzą na rynek pracy. Dalej. Ułatwienie kredytów, dostępu do kredytów dla małych i średnich firm, dla małych i średnich przedsiębiorstw.
Będziemy reformować także urzędy pracy. Urzędy pracy nie będą rozliczane tylko z tego, że będą prowadziły zapisy i będą prowadziły kursy doszkalające, ale tak naprawdę będą rozliczane z tego, ile nowych osób uda im się ulokować na rynku pracy. Wsparcie dla inwestycji. Proszę Państwa, w Polsce w latach 2008-2012 zasililiśmy gospodarkę z pieniędzmi, które przyszły z budżetu Unii Europejskiej, to było około 68 miliardów euro, czyli to jest około 300 miliardów złotych. W związku z tym, że teraz też negocjujemy nowy budżet dla Unii na perspektywę 2014-2020, w tej chwili te rozmowy się toczą, Państwo na pewno obserwowaliście to wszystko w telewizji, widzicie Państwo, że te negocjacje trwają. Mamy nadzieję, że ten budżet nie będzie mniejszy, a być może będzie większy. Dzień dobry, witamy pana posła Kozłowskiego. Zapraszamy serdecznie. Nie, nie, proszę bardzo. Nie, proszę Państwa, co udało nam się wybudować? Udało nam się wybudować prawie 2000 kilometrów dróg krajowych, dróg ekspresowych, autostrad, ciągłowic miast. 8 tysięcy kilometrów dróg lokalnych, 2,2 km torów kolejowych, 40 dworców kolejowych, 8 portów lotniczych, 2300 orlików, 2000 placów zabaw dla dzieci oraz 4 stadiony w Gdańsku, Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu. Jak Państwo o tym wiecie, udało nam się też przeprowadzić w sposób zadowalający. Myślę, że wszystkim Polakom, wszyscy Polacy, co wskazywały badania w opinii publicznej, byli zadowoleni z tego, w jaki sposób Polska wywiązała się z przygotowania euro. Oprócz tego myślę, że teraz następne pieniądze rozszerzą gospodarkę. Przewidywane jest między 700 a 800 miliardów złotych. Powstała specjalna spółka, która się nazywa Inwestycje Polskie, która będzie zasilona poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego 40 miliardami złotych, która będzie pomagała zyskiwać kredyty dla nowych miejsc, dawać pieniądze po to, żeby tworzyć nowe miejsca pracy, żeby powstawały nowe miejsca pracy. 30 miliardów złotych w latach 2013-2015 jest przewidziane na modernizację kolei. Są oczekiwanie Państwa wobec swoich reprezentantów na terenie ziemi gostyńskiej. I proszę powiedzieć o problemach, jakie Państwo macie, a my oprócz zagadnień natury ogólnej i tego, co robi rząd, chcielibyśmy się dowiedzieć generalnie rzecz biorąc, jakie Państwo macie uwagi odnośnie sytuacji, w jakiej się Państwo znajdujecie i Wasza ocena tego, co się dzieje. Także bardzo proszę szczerze mówić, my jesteśmy naprawdę przygotowani i na ostre pytania, i na ostre uwagi, na dociekliwe pytania. Nie ma tematów, jak się mówi, nie ma głupich pytań, bywają czasami głupie odpowiedzi. Natomiast jeśli chodzi o pytania, zapraszamy Państwa do dyskusji. Postaramy się możliwie szeroko odpowiedzieć, a to, co nie będzie możliwe, odpowiemy na piśmie. Bardzo proszę. Ja chciałam się zapytać, czy te wycieczki panów ministrów do Chin, jak teraz pan Sikorski, Radek na 3 dni czy 4 dni do Brazylii, czy te wycieczki to jeszcze tak będą dalej się rozszerzać na innych ministrów i na częstotliwość tych właśnie wycieczek? I czy jakieś w ogóle relacje po tych wizytach niby tak ważnych, tak różnego typu spotkania i w ogóle, czy w ogóle ktoś to będzie relacjonował później, jak właśnie ci panowie z tymi ekipami całymi, bo już tam nie wiemy, ile osób tam wjeżdża, bo wiemy, że niektórzy to jeżdżą po 2-3 razy do roku, tak jak pan Pawlak sobie jeździł do Chin, to z panią prezydentową, to oddzielnie, z grupą biznesmenów i teraz pan Radek sobie właśnie. Czy to ktoś będzie informował, że pan wrócił i coś, chociaż cośkolwiek, żeby to przekazać obywatelom? Na pewno, bo akurat jeśli chodzi o ministra Sikorskiego, dość udziela wyczerpujących informacji. Ten wyjazd, który on teraz ma do Brazylii,
jest wyjazdem, powiedziałabym, stricte gospodarczym, to znaczy on ze sobą wziął grupę przedsiębiorców, ponieważ chodzi o to, żeby polskie towary były sprzedawane na świecie. Polski bilans eksportowy. Ale to przepraszam, to nie powinien być minister gospodarki, tylko minister spraw zagranicznych. Nie, dlatego, że to są relacje międzynarodowe, więc jeżeli on jedzie zawierać umowy międzynarodowe, bo do tego jest uprawniony minister spraw zagranicznych, to jest dobra okazja, żeby również zaprezentować polskich przedsiębiorców. Tak jest w obydwie strony, jeżeli przyjeżdżają ministrowie spraw zagranicznych z innych krajów, bardzo często im towarzyszą, prezydentom, premierom, różnym ministrom zresztą, bo jak minister gospodarki jeździł, to również ze sobą zabierał przedsiębiorców. To się paradoksalnie, my tego tak nie czujemy w pierwszym odruchu, ale tym dalszym efektem tych wizyt jest to, że Polska najlepiej wyszła z kryzysu, prawda? Że ciągle jest duży import polskich towarów, że ciągle bilans. Wyjdź proszę na ulicę, zobaczcie, co się dzieje na ulicy. Proszę pana, jak pana, ludzie żyją. Proszę pana, ja pana bardzo proszę. Moment, dobrze, chwileczkę. To są dwie różne rzeczy, o których porozmawiamy. I rzecz polega na tym, że między innymi dzięki tym kontaktom międzynarodowym polscy przedsiębiorcy otrzymują przedsiębiorstwa, dają miejsca pracy, ponieważ skończył się system, dzisiaj miejsca pracy są głównie w prywatnych podmiotach. Żeby te miejsca pracy mogły być utrzymane, to te przedsiębiorstwa muszą działać. Jeżeli one mają działać, to ten towar, który oni produkują, musi być sprzedawany za granicą. Za granicą, więc te relacje są bardzo ważne. I efektem będzie to, mam nadzieję, no bo dopiero pojechali, ale mam nadzieję, że będzie to, że będą polskie towary sprzedawane. Także w tym sensie to jest działanie normalne i, że tak powiem, standardowe, jeśli chodzi o stosunki międzynarodowe. No tak, jak pan Radek wróci z ekipą doradców, to zaprosić od razu do tego, będzie na pewno do superstacji, żeby ci panowie, czy on na to coś on... nie, coś po jakimś czasie, tam jak wszystko... Znaczy on zawsze o tym mówi, jak jest zapraszany, rzecz no, polega... Ale pan Radek, rzecz, nie. Rzecz polega na tym, że... Pani o swojej telewizji. Telewizje są podmiotami prywatnymi, albo dziennikarz zaprasza, albo nie zaprasza, na to my nie mamy wpływu. Albo chce zaprosić, albo wy jako natomiast powinniście tego pana. Ale on informuje, żeby bardziej informował. On niedługo będzie miał ekspozę ministra spraw zagranicznych, bo zawsze jest podsumowujący rok i wtedy będzie również uwzględniona ta informacja. To wszystko jest dostępne. Powinno być wcześniej, a nie po zakończeniu roku. No, ale to, wie pani, to nie da rady, tak? Bo musi być pewien efekt. No, wie pani, na które sprawy. Ale wie pani, że wyjechała, to wyjechała, więc to znaczy, tak jeszcze, nie, proszę pana, nie bawią się, proszę nie mówić takich rzeczy, nie bawią się. Nie bawią się, proszę mniej czytać faktu, a więcej po prostu pytać. Tak, żeby na ulicę, no. Znaczy, wie pan, ja pan powiem jeszcze tutaj, jeżeli ktoś jest bardzo zainteresowany działalnością gospodarczą polskiego rządu i w ogóle poszczególnych ministerstw, tym co się dzieje w gospodarce, jest taki kanał tematyczny, nazywa się CNBC Business i tam bardzo dokładnie i szczegółowo omawiane są różnego rodzaju wizyty, omawiana, nawet proszę państwa, mówi się dużo na temat tego, co się dzieje na giełdzie w Polsce. Czyli jeżeli ktoś jest bardzo zainteresowany tym, to na pewno może do tych informacji dotrzeć. Są specjalne też gazety, gdzie są dodatki biznesowe, gdzie można o tym poczytać. Więc to jest tylko kwestia dotarcia do pewnych informacji. I można pytać posłów. Oczywiście, no, żeby to było dostępne tak bardziej. Zaraz pani powiem, czy jest dostępne. Obywateli. Proszę pani, powiem taką rzecz jeszcze. Naprawdę warto jest, jeżeli są jakieś wątpliwości, zapytać, bo oczywiście jesteśmy w stanie dotrzeć, jeżeli my mamy problem, jeżeli macie państwo problem, prześlemy informacje, podpowiemy, pomożemy do tej informacji dotrzeć. Bo ja powiem państwu taką jeszcze rzecz, to co powiedziała pani poseł Pitera, że proszę państwa, gdyby nie to, że mamy eksport towarów za granicę, polskich towarów za granicę, gdyby nie to, że polska gospodarka trzyma się tak dobrze, to w stosunku, ja mówię w stosunku do gospodarki europejskiej, bo proszę wziąć pod uwagę, że jest kryzys. Jest kryzys. I czy byśmy chcieli zaklinać rzeczywistość, to niestety jej się nie da zakończyć. Jest kryzys. Natomiast w Polsce nie tylko, że nie zmalała, ale wzrosła liczba miejsc pracy w tym okresie 2008-2012. Prawie 1 000 000 miejsc nowych pracy. I to są liczby. No trudno jest dyskutować z liczbami. One takie są. Na umowach śmieciowych. Niekoniecznie, nie wszystkie prawie na umowach świeciowych. Oczywiście część być może. Proszę BBC sobie posłuchać i pani zobaczy, co oni mówią. Proszę panie, proszę pana, część być może tak. Ja nie mówię, że wszystkie, ale dużo, dużo miejsc nowych pracy powstało. To jest po pierwsze. Po drugie, proszę zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz, że to, że rozwijamy się w takim tempie, że przez te ostatnie lata mieliśmy 18%
rozwój PKB, tak jak nigdzie w Europie, to udało nam się te miejsca pracy zatrzymać. W tej chwili dzisiaj widziałam najnowsze badania, znaczy najnowsze wyniki GUS-u, które mówią, że bezrobocie w Polsce jest w tym na poziomie 12,5%. Czyli to jest... Czy ponad 20 parę? Czy pana GUS badał to? Badał państwo? No, GUS to zawsze bada. Jak również jako mieszkańcy tutaj ziemi gostynińskiej podpowiadamy Wam jako osobom, które są przez nas wybrane, przez nas kierowane do tego, aby tej władzy tam uświadamiać pewne tutaj problemy na dole, aby powstała ustawa o kadencyjności. To jest bardzo ważna ustawa, bo tak naprawdę od tych 20 kilku lat ta demokracja tutaj na dole to ma się, no my tej demokracji nie odczuwamy. Dlatego, że w wielu przypadkach, w wielu samorządach włodarze od 90 roku są do dzisiejszego dnia na stanowisku. Jeśli to jest włodarz taki, który faktycznie jest dobrym gospodarzem na danym terenie, niech on będzie, ale jeśli to jest włodarz taki, który on czeka na to, aby pobrał miesięczne uposażenie i odjechał do domu i uważa, że z tego jest zadowolony i wszystko dobrze robi, no to coś jest z tym nie tak. Nam jako rolnikom, jako przedsiębiorcom tutaj na dole żyje się coraz gorzej. Obroty w firmie spadają, koszty utrzymania gospodarstw i firm wzrastają, czyli de facto nasze zyski spadają, a widzimy, że na przykład przeciętnym urzędnikom typu gminy, miasta żyje się bardzo dobrze. Więc ja się pytam, z czego te osoby żyją? Żyją z naszego podatku. Ja tak domniemuję. I moje pytanie też brzmi, czy rząd wreszcie zajmie się jakąś kontrolą tych wydatków podatników na dole w urzędach gmin i w urzędach miast? Bo to są bardzo duże pieniądze. Ja śmiem twierdzić, my w Pacynie, bo ja jestem akurat z Pacyny, chodzimy na sesję rady i no, mnie śmieszy bardzo to głosowanie jednomyślne za wszystkim, co powie tam grupa tam dwóch, trzech osób, wszyscy radni na tak. Kolejne kredyty są brane, gmina jest zadłużana i no, wszystko jest, wydaje się, w porządku. Mało tego, my jako mieszkańcy nie udziela nam się głosu na sesji rady, tłumacząc się tym, że no, w statucie gminy nie ma konkretnego zapisu, żeby mieszkańcom udzielić głosu. Panie Mirosławie, rozmawialiśmy na temat nie tylko Pacyny, ale wielu gmin i problemów, które niestety dotyczą samorządu terytorialnego. Problem polega na tym, że samorząd terytorialny jest niezależną konstytucyjnie władzą. Administracja państwowa jest jedną władzą opisaną w konstytucji, administracja samorządowa, jak sama nazwa wskazuje, ludzie się sami rządzą. Problem niestety w tym tkwi, że obywatele nie bardzo chcą się angażować w demokrację lokalną. I dobrze pan wie, że są gminy, gdzie jest kłopot z wyłonieniem radnych. Prawda? Że jest jeden kandydat, że nie konkurują o mandat kandydaci, że jest jeden kandydat na wójta, jeden kandydat na radnego i na tym koniec. Część to jest przyczyna niskiej frekwencji, bo ludzie machają ręką i mówią, a on i tak jest od 20 lat, to on będzie do śmierci będzie radnym i nie idą do głosowania. Namawiam zawsze ludzi, żeby organizowali swoje listy i żeby nakłaniali obywateli do głosowania. Bo to, że są takie pensje i takie wydatki, to dlatego, że są tak wybrani radni. I na to władza państwowa nie ma najmniejszego wpływu. To państwo wybieracie lokalnie ludzi. Rzecz polega na tym, żeby aktywizować. Sam się pan żartował sobie, że jak pytałam wójta Pacyny, komu robi odpisy podatkowe, a robi to
przed wyborami, jest to ukłon w stosunku do mieszkańców, żeby mieć większą przychylność, prawda, przed wyborami. Jak ja zadałam pytanie wójtowi o zwolnienia podatkowe, to się okazało, że po tym pytaniu wpłynęło więcej z podatku do budżetu Pacyny. Więc wystarczy pytać i wystarczy, że władza wie, że ludzie pytają. I to już jest, że tak powiem, duży krok do przodu. Ale rzecz polega na tym, że należy z ludźmi rozmawiać, należy ludzi przekonywać, że naprawdę ta władza w gminie, jaka jest, zależy od nich. Jakie decyzje tam są, zależy od nich. Jeżeli ludzie narzekają na wysokości uposażeń urzędników w gminie, no niestety radni to akceptują, czyli władza, która została wybrana przez ludzi. To oni później uchwalają absolutorium dla władz i w swojej uchwale absolutoryjnej twierdzą, że gmina jest dobrze rządzona. Jak długo ludzie będą tolerowali ten stan rzeczy, to niestety taką będą mieli władzę. Ja też obrądzam oświadczenia majątkowe lokalnych władz i proszę mi wierzyć, nieraz widzę, że wójt, burmistrz mają średnio miesięcznie większe dochody niż minister. I proszę, czy też prezydent Warszawy, i proszę mi wierzyć, że zawsze mnie to zdumiewa, bo zakres odpowiedzialności jednak jest troszeczkę inny. Tak więc naprawdę to jest w rękach państwa i po prostu ludzi, którzy się interesują polityką i są tego świadomi, zawsze proszę, żeby próbowali oddziaływać na mieszkańców, żeby sami stawali do wyborów, żeby organizowali listy, żeby przekonywali i żeby tłumaczyli, że naprawdę to jest w rękach ludzi. Rząd nie może zrobić niczego więcej niż uprawnia prawo. Prawo mówi tak, że raz na 4 lata każda jednostka samorządu terytorialnego jest kompleksowo kontrolowana przez regionalne izby obrachunkowe. Poza tym raz do roku jest kontrola, ale tylko budżetu do absolutorium gminy. I nic więcej rząd nie może zrobić. Tylko wtedy, jeżeli są naruszone przepisy, to artykuł bodajże 90a pozwala na ingerencję polegającą na wprowadzeniu komisarza do gminy ze względu, ale to musi być trwałe, złe zarządzanie, polegające na zupełnie jak długo gmina jest wykłacana, jak długo płaci pensję urzędnikom, tak długo nie ma podstaw prawnych do wprowadzania komisarza. Za 2 lata macie państwo wybory samorządowe. W związku z tym namawiam. Proszę stanąć do wyboru, stawić konkurencję w okręgach, rozmawiać z sąsiadami, tłumaczyć, informować, agitować po prostu za tym, żeby ludzie szli do wyborów i podejmowali decyzje świadomie. Nie dlatego, że jakiegoś radnego znają, nie wiem, 50 lat byli jego sąsiadami, tylko żeby zobaczyli, czy ten człowiek dobrze rządził, czy dobrze w jego imieniu podejmował decyzje. Bo prawda jest taka, że od nich zależy, czy droga lokalna jest zrobiona, że od nich zależy, jak działa szkoła, od nich zależy, jak działa gminne lecznictwo otwarte. To wszystko zależy od tych władz gminy. Tak więc to jest pochodna decyzji wyborów raz na 4 lata w gminie. Dlatego to jest tak ważne. I trzeba mówić, śmiało trzeba krytykować władzę. Ja wiem, że pan to robi akurat i to nie jest zarzut do pana. Tak, ale chodzi o to, żeby to ludzie robili w większym zakresie. Ale tu tak, chodzi, ja już popieram pana, ale bo bardzo... chodzi o kadencyjność tych władz samorządowych, taka nie jest kadencyjność pana prezydenta. Powinniście robić wszystko, żeby tą ustawę o kadencyjności zrobić, bo panie pośle, ja panu powiem, ci nasi włodarze, oni de facto są wybierani za nasze podatkowe pieniądze. Bo przecież pan ma chyba świadomość tego, jak to się na dole odbywa. Bo przed wyborami na pół roku czy na rok wszyscy rolnicy, ci tacy, którzy nie powinni w tym rolnictwie pracować, bo oni się naprawdę nie znają na tym rolnictwie i nie żyją z tego rolnictwa, oni idą do wójta o umorzenie podatku. Temu 500 zł, temu 300 zł, temu 200 zł. Ale ten wójt się przypomina przed wyborami, no wiesz, Franek, ja ci umorzyłem, to tam skreś odpowiednio. I tak to się te wybory odbywają. No przecież to prawda. No, to
to ma... Ja znam takie gminy, tu Gorzówka, która jest z wielkości samorządowca, ona na pewno będzie chciała ja też 11 dodać. Lat no, to no, jest bardzo ten system samorządowy, to jest bardzo chory system. Ja naprawdę, ten minister, który to opracował, to ja mu dam Nagrodę Nobla i dołożę z własnego dochodu mu parę złotych, żeby on wyjechał. Ma pan rację, że jest nie najlepiej. Natomiast parlament już tam próbował coś zrobić, zmniejszyliśmy liczbę radnych. Natomiast wiecie państwo, nie można czegoś takiego zrobić, tego potężnego zamachu na demokrację, bo w końcu my o tę demokrację walczyliśmy, ona przyszła. Ona ma te strony, o których pan mówi, ciemne, bo niewątpliwie tak ja znam na przykład wójta, który od 80 lat jest, był naczelnikiem. Potem pamiętam, jak pierwsze były wybory samorządowe, on sobie kpił, mówił, a co tam, co to za rewolucja, nie będę wójtem, nie będę naczelnikiem, tylko będę wójtem, prawda? I faktycznie w jego przypadku tak jest. Natomiast i w całej gminie, którą obserwuję, nie dokonuje nadzwyczajnych jakichś tam cudów, jeśli chodzi o rozwój tej gminy, czyli wszystkim jest tym tak dobrze, ciepło, byle jak, ale spokojnie, bo nie wiadomo, jak przyjdzie ktoś inny, w razie jakąś rewolucji. Teraz znam takich wójtów, którzy są jedną kadencję i naprawdę jest skok do przodu. Ale to pani poseł mówiła, no co my możemy zrobić? No sami siebie aktywizować. No, trzeba w jakiś sposób zachęcić resztę. Ja nie mówię, że to pan sam dzielnie to zrobi, ale ta świadomość nasza, że to naprawdę samorządy są w naszych rękach, to my naprawdę wybieramy. Wójt jest bezpośrednio w wyborach wybierany. Żeby się zmobilizować, I tak to była rewolucja. Tak, prawda? Żeby to właśnie też była ogromna rewolucja. Panie pośle, my prosimy o to, żeby to ustawę o kadencyjności uchwalić. Na ten temat już była dyskusja. Prezydent była taka dyskusja, proszę pana, i trzeba nad tym dyskutować, natomiast ja dokładnie pamiętam odwrotną, i to wcale nie tych wójtów, którzy tam, czy burmistrzów, odwrotne stanowisko mówi, no tak, przyjdzie się na jedną kadencję, to się dopiero tam się rozkręca, potem druga, dopiero coś tam się wdraża i ucina się, ten przychodzi nowy. Te dyskusje trwają i ludzie fachowcy od samorządności w ogóle też mają pewne wątpliwości. Oczywiście, że nasze doświadczenia, jeszcze tam te parę lat, trzeba będzie jakąś decyzję podjąć. System amerykański w ogóle może mieć zupełnie radnych. Niektórzy mówią, po co ta rada? Ta rada po to, żeby przeszkadzać burmistrzowi czy wójtowi. Coś w tym też jest prawdy, bo jeśli rada jest rozsądna, ona wspiera, pomaga, czasem po prostu przeszkadza dla zasady. Może nie tylu, bo jeszcze może w ogóle radnych, trzeba się na to zastanawiać. Natomiast no, można tego robić pochopnie, bo żeby nie dokonać zamachu na chyba wielkim dobrodziejstwie, jakim jest władza samorządowa. Ja wiem, proszę pana, nie wiem, czy dwie, czy trzy kadencje. Ja też tak uważam. Ja już trzy kadencje już jest maksymalne. Panie pośle, jak naprawdę ten włodarz danego terenu będzie dobry przez te dwie kadencje i z mocy ustawy on odejdzie, to podatnicy sądzę, że na tą czwartą kadencję go wybiorą, bo był dobrym gospodarzem. A jeżeli był niedobrym gospodarzem, no to on już musi odejść w niepamięć. Ale wie pan co, ja pan znam taką rzecz, wspierając te głosy, które były przede mną. Na sali siedzi dziewczyna, która próbowała zrobić referendum w jednej z gmin tutaj. I powiem szczerze, że no niestety nie udało jej się. Dlaczego jej się nie udało? Bo mieszkańcy nie byli zainteresowani, nie było odpowiedniej frekwencji. Proszę państwa, wykonała bardzo wielką robotę. I co z tego, kiedy po prostu ludzie nawet nie poszli? Ja nie mówię, że musieli akurat popierać jej stanowisko, mogli popierać to inne, ale po prostu nie było odpowiedniej frekwencji. Proszę sobie odpowiedzieć na proste pytanie. Jak my jesteśmy zainteresowani tym życiem publicznym? Jesteśmy zainteresowani wtedy, kiedy my czegoś oczekujemy. Ja panu powiem taką rzecz. Do mnie do biura poselskiego przyszła pani, która powiedziała tak. Nigdy w ogóle się nie interesowałam polityką, bo uważałam, że polityka nie ma wpływu na moje życie. Dopiero jak zobaczyłam, bo miała pewien problem, z którym przyszła do biura, że polityka i to, kto rządzi, jak rządzi, ma wpływ na moje życie, bo to się bezpośrednio źle odbiło na tym, co mnie spotkało, tak? Czyli proszę państwa, to naprawdę nie jest tak, że my tu siedzimy w opozycji do was, że my tu po tej stronie stołu, a wy po tamtej. Bo my jesteśmy po to, żeby pomóc rozwiązywać te wszystkie trudne sytuacje. I my to rozumiemy, bo myśmy o tym też rozmawiali kiedyś podczas jakiegoś tam spotkania. My to rozumiemy, ale proszę państwa, ja na przykład rozmawiałam na ten temat, bo myśmy rozmawiali to kiedyś podczas jakiegoś spotkania tutaj w Ostynie, prawda? Pan ze mną też na ten temat rozmawiał. I powiem tak, ja ten temat kiedyś poruszyłam zupełnie innym, że tak powiem,
Dlatego, że osób odważnych, osób takich, które po prostu myślą pozytywnie, jest bardzo mało u nas w Polsce. I osoby, które po prostu żyją na garnuszku urzędu czy tam szkoły, są związane z tym samorządem, więc oni nie chodzą, te osoby mają rodziny, nie każą tym osobom chodzić i dlatego jest takie mała frekwencja. A osoby, które naprawdę decydują same o sobie i chcą zmieniać te nasze realia w Polsce, to takich osób jest na palcach jednej ręki. I dlatego tak się dzieje. Dlatego ta ustawa kadencyjna to jest no, bardzo ważną ustawą. Dlatego, żeby chociaż co dwie kadencje przeciąć ten węzł. I dlatego bardzo was proszę, aby to robić, aby to tworzyć, bo my tu nie damy rady na dole, bo jest osób takich mniej aktywnych jest więcej, aniżeli aktywnych. I co z tego, jak z całej gminy Pacyna 6 osób, 3 osoby idą na sesję. Resztę osobom się mówi, żeby szły, one się boją, no bo wiesz, moja córka w szkole pracuje, woźną jest albo nauczycielką. I ona nie idzie, chociaż mi przyznaje rację. Więc dlatego wy jako posłowie musicie to zmieniać. Musicie po prostu nad tym czuwać, żeby nam się to żyło lepiej, bo nam się żyje gorzej, a nie lepiej. Myśl tych cyfr, która tam pani podała, że płyną tak ogromne środki, to my tego tu na dole nie odczuwamy. Absolutnie nie odczuwamy. Tutaj kwestia, nie wiem, być może część jest państwa znana, 4 km od Gostynina jest taki dawny cmentarz grzybarny. To jest położony blisko osiedla Zalesie. Zalesie. Przy tym osiedlu jest dawny cmentarz grzybarny. Moim zdaniem cały czas to jest cmentarz, nic mi nie wiadomo, żeby w każdym razie są tam groby, prawda? Jakieś 4 lata temu podjąłem działania, żeby ten cmentarz został zabezpieczony, ponieważ wiadomo, że w lesie są zwierzęta, też ludzie wychodzą na spacery z psami. Te działania podejmowałem w strukturach administracji państwowej, to jeśli dobrze pamiętam, minister infrastruktury chyba jest organem nadzoru nad cmentarzami, natomiast właściwymi organami jest starosta i burmistrz. Z korespondencji, która do mnie docierała do wiadomości, wynikało, że zarówno minister, organ nadzoru, jak i organy właściwe w sprawie są zorientowane co do stanu cmentarza. Myślę, że to tak, to był tak gdzieś rok 2010, nie chciałbym tutaj tego okresu przedłużać, ale myślę, że na pewno 2 lata. Jedyna rzecz, jaką w tej sprawie zrobiono, co było zresztą moim zdaniem zupełnie niezrozumiałe, to rozebrano zabytkowy, taki drewniany, bardzo taki stylowy, znaczy zabytkowy w moim przekonaniu, być może konserwator miałby inne zdanie, budynek prosektorium. Natomiast tak jak cmentarz był nieogrodzony, tak nadal jest nieogrodzony, psy sobie biegają, teraz jest kłopot z dzikami i tak dalej. Więc tutaj chciałbym to podać za przykład, że jednak po pierwsze administracja rządowa ma wpływ na to, co się dzieje, ponieważ wiadomo, organ nadzoru dysponuje sposobami, żeby wpływać na podległe sobie organa. Po wtóre, jest to jednak dowód pewnej bezskuteczności. Nie w tej sprawie nie występowałem ani do mediów, ani do żadnych pozaadministracyjnych podmiotów. Opierałem się tylko o drogę urzędową i to co robiłem, prawda, okazało się bezskuteczne w całej administracyjnej, że tak się wyrażę, rozciągłości, ponieważ zwróciłem się zarówno do organów, które tutaj przez przepisy prawa materialnego są zobowiązane do czuwania nad stanem cmentarzy, jak i do organów nadzoru, prawda? Także tutaj to jest może taka bardziej uwaga do pani poseł jako członka komisji kontroli państwowej, chyba jeśli dobrze pamiętam, prawda? Także tutaj na pewno jest tak, że administracja rządowa może wpływać na administrację samorządową, na pewno nie jest może, tak, że... No właśnie, na pewno nie jest tak, że
Tutaj jest całkowita samowola ze strony podmiotów, w większości ze strony organów samorządowych. Także tu tym spostrzeżeniem głównie z panią poseł Piterą chciałbym się podzielić. No. Proszę pana, jest fatalna ustawa o cmentarzach. Ja mam sprawę pani poseł, czy ustawa jest fatalna, czy jest fatalna, to ja nie jestem tutaj władny do dokonywania oceny. Niech pan mi przyśle mailem, dobrze? Niech pan mi zeskanuje korespondencję, którą pan prowadził. Ja czy mogę pani poseł podać tylko sygnaturę, no bo to już... Ale niech pan mi pisma, jeżeli pan ma z ministerstwem, z jakimiś organami. No tego obiecać nie mogę, ale opiszę dobrze. Sprawę na pewno. Niech pan opisze, dobrze. Niech pan mi przyśle. A co do tej kaplicy, to była kaplica, niż znaczy nie, to nie była kaplica, to był budynek dawnego prosektorium. Także... Może dawnego, bo prosektorium gdzie indziej ma miejsce na cmentarzu. Ale... Znaczy, proszę panie pośle, mi się wydaje, że tak rozmawiamy na pewnym poziomie, więc jeżeli ja używam słowa prosektorium, to znaczy, że w pewnym momencie historycznym przed 89 rokiem ten budynek był używany jako prosektorium. Był przy cmentarzu, być może to było do roku 70, być może wcześniej, ale ostatnia jego rola to było właśnie prosektorium. Także tu właśnie są takie dwa wątki, ponieważ na tym kwestia jest o tyle dla mnie przykra, że ja akurat mieszkam na Zalesiu. W tym roku szła na ten pielgrzymka taka jednodniowa. Do sanktuarium, właściwie do tego miejsca, które jest w cmentarzu, i ludzie po prostu przychodzili obok cmentarza, którego ogrodzenie jest nie. Tam jest chyba co najmniej 50 metrów tego ogrodzenia brakuje, prawda? Więc można by powiedzieć, że w jakiś sposób ten cmentarz jest zdewastowany i obecność tego budyneczku myślę, że no, dodawała jednak tej takiej bardzo właśnie ciekawej naszej okolicy uroku, prawda? Także tutaj nie tylko jest kwestia tak grzebalna, która jest dla nie tylko ludziom wierzącym, ale i niewierzącym, ale kwestia taka architektoniczna. Spraw lokalowych chciałbym przejść na ogólnokrajowe, bo są też bardzo ważne. Kochani, Wydział Sprawiedliwości, co się dzieje, widzimy. Praca sędziów, praca prokuratorów, nic się nie robi na ten temat. Wybrało się księdza za przeproszeniem na ministra sprawiedliwości. Był minister Ćwiłkarski, wspaniały człowiek. Był minister Kwiatkowski, wspaniały człowiek. A ten człowiek ma uzdrowić prokuraturę? Ludzie kochani, po pierwsze, Gan Pruszkowski wychodzi na wolność. Ci ludzie niewinnie siedzieli, bo zaraz niewinnie. Odszkodowanie, kto będzie płacił? My wszyscy, naród. A rząd patrzy się na to i księdza wybiera na ministra sprawiedliwości. No ludzie, ten człowiek ma uzdrowić sprawiedliwość. Jestem za Platformą, głosowałem i cały czas jestem. Ale nie podoba mi się to. Za długo to się dzieje. I tacy ludzie jak Gowin nie uzdrowi Ministerstwa Sprawiedliwości. Dlaczego Śmielkarskiego nie ma? Tego Kwiatkowskiego nie ma. Ci ludzie powinni. No tacy ludzie nie da rady. No nie da rady. Dobra, no. Nie jest na pewno ksiądz. No to ksiądz, no dla mnie to jest ksiądz. A tak, bo, to jest jedna sprawa, nie skończyłem jeszcze. Weźcie się jak najszybciej za te sprawy. Druga sprawa. Pani minister Pitera. Bardzo proszę, nie daj się pani ogrywać Brudzińskiemu. Ostatnio widziałem pani, jak on panią, wie pani, przepraszam bardzo. On gada 3/4, a pani 1/4. Nie daje pani do głosu dojść. Niech pani powie, pani redaktor Werner, po co ja tu przyszłam? Do widzenia. Jak ja nie mam prawa głosu zabrać? Wie pani, a to są...